Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej, np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości. Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, m.in. psychologii, medycyny, pedagogiki lub psychoterapii. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, czyli muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii, zasadniczo wyróżnia się podział na muzykoterapię aktywną, czyli taką, do której zalicza się oddziaływania angażujące fizycznie, jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce czy improwizacja, a także muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Muzyka w terapii. Muzyka stosowana jako element każdej sesji. Istotny, jednak nie zawsze podstawowy. Często stanowi tło lub uzupełnienie stosowanych technik psychoterapeutycznych czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. Muzyka jako terapia. Postępowania, w których w czasie każdej sesji muzyce jest wyznaczone priorytetowe miejsce. Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny. W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej, np. otępienie starcze, a także innych rodzajów zaburzeń. Przeciwwskazania odnoszą się jedynie do osób cierpiących na tzw. epilepsję muzykogenną oraz w przypadkach ostrych stanów psychotycznych. Dla terapeuty oraz dla efektywności terapii liczy się przede wszystkim sam proces, zaangażowanie uczestników. Z tego też względu śpiewu czy improwizacji muzycznych powstających w czasie sesji muzykoterapii nigdy nie ocenia się w kategoriach artystycznych. Muzykoterapia to łagodzenie bólu przy zastosowaniu odpowiednio dobranej muzyki, oddziaływanie muzyką w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji narządów ruchu, uspokojenie, rozluźnienie organizmu, zabawa, wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi. Aktywizacja emocji, poprawienie nastroju podopiecznego, dostarczenie pozytywnych przeżyć seniorowi. Muzykoterapia często okazuje się efektywna, gdy zawodzą inne formy leczenia, szczególnie w wypadku demencji. Zastosowanie tej formy terapii powoduje poprawę snu. Dosyć często osoby starsze z chorobą otępienną mają problemy z zasypianiem. Odpowiedni rodzaj muzyki, monotonnej i spokojnej, na przykład Fryderyka Chopina, kołysanka Des Dur,
powoduje wyciszenie organizmu i przyspiesza zasypianie. Zmniejsza napięcie emocjonalne seniora. Niezależnie od wieku, każdy człowiek czasami odczuwa potrzebę rozładowania emocji poprzez krzyk lub głośne mówienie. Możemy wykorzystać niektóre utwory muzyczne, aby nasz podopieczny mógł, nucąc głośno melodię, rozładować emocje. Nie polecamy muzyki rockowej. Z wyjątkiem tych podopiecznych, którzy tym gatunkiem muzycznym są zainteresowani. Ale jest wiele utworów klasycznych i popularnych, nadających się do tego typu ćwiczenia. Na przykład M. Ravel Bolero, w którym powtarzająca się melodia jest łatwa do powtarzania. Jednocześnie jest coraz głośniejsza. Pobudza seniora do głośniejszego nucenia. Mechanizm uwalniania napięcia w ten sposób jest fizjologicznym działaniem organizmu. Nabieramy dużo powietrza do płuc, aby uwolnić je przez gwałtowne wypchnięcie przeponą, co powoduje spięcie mięśni i ich rozluźnienie. Poprawienie odczuć podczas kąpieli. Wielu pacjentów, zwłaszcza tych z demencją, odczuwa niechęć przed kąpielą, która spowodowana jest lękiem przed zimnem podczas wychodzenia z kąpieli lub odczuciem parzenia przy zanurzaniu. Możemy złagodzić ten niepokój przy pomocy muzyki kojarzonej się z latem, wakacjami, wypoczynkiem. Wyraźna redukcja depresji i lęku. Funkcje muzykoterapii. Odwrócenie uwagi od bólu i lęku, kierując uwagę seniora na muzykę niosącą pociechę. Dostarczenie muzycznego bodźca do rytmicznego oddychania. Zachęcenie poprzez rytm do wykonywania płynnych ruchów i nucenia, które poprawia oddychanie. Spowodowanie, aby senior zaczął wyobrażać sobie przyjemne rzeczy i wspominać miłe chwile. Stworzenie warunków do głębokiego relaksu. Zmiana nastroju. Koncentrowanie uwagi na pozytywnych myślach, uczuciach oraz na celebrowaniu życia. Dobór muzyki. Mimo wielu badań nad wykorzystaniem muzyki do walki z bólem i strachem, nie odkryto powodów, dlaczego te same utwory działają na jednych stymulująco, na innych wcale, a czasami reakcja jest inna od oczekiwanej. Najczęściej wykorzystujemy muzykę łagodną i powolną. Spokojna melodia, wolne tempo, powtarzające się frazy melodyczne, łagodna dynamika składają się na definicję muzyki uspokajającej. Najlepiej wybierajmy muzykę klasyczną, która zdecydowanie dobrze działa na podopiecznych z chorobą wieńcową. Unikajmy muzyki New Age, reklamowanej jako relaksująca, ponieważ nie redukuje stresu i jest zbyt pobudzająca. Natomiast powolna i łagodna muzyka rockowa może powodować u słuchaczy zwolnienie pulsu. Tak więc mogą istnieć elementy muzyki spoza zalecanego stylu, które powodują reakcję terapeutyczną.
Znajomość utworów i preferencji muzycznych podopiecznego ma duże znaczenie, ponieważ stan relaksu najłatwiej osiąga się słuchając muzyki znanej i lubianej. Możemy zacząć od klasyki, na przykład Mozart, Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven, Pierwsza symfonia. Piotr Czajkowski, koncert skrzypcowy D-dur. Następnie posłuchajmy muzyki popularnej w danym regionie, z którego pochodzi nasz podopieczny. Jeśli żadna go nie zainteresuje, nie powinniśmy stosować muzykoterapii. Jednak jeśli zauważymy, że jest zainteresowany, poinformujmy bliskich seniora lub podopiecznego małego, lub też w zależności z kim pracujemy, że dobrym prezentem byłaby płyta z wybranym utworem. Wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier, nieśmiałości i rozładowanie napięć. Najczęściej stosowanymi technikami muzykoterapii są twórcza, związana z improwizacją wokalną, słowną, instrumentalną czy muzyczno-ruchową. Relaksacja, polegająca na powtarzaniu ćwiczeń oddechowych, stosowana najczęściej w przypadku osób cierpiących na zaburzenia lękowe. Zaliczamy do niej także wszelkie masaże relaksacyjne, które pozwalają pacjentowi się wyciszyć i rozluźnić spięte mięśnie. Technika aktywizująca. Wszelkie ćwiczenia słuchowe, dotykowe, muzyczno-ruchowe, związane z poczuciem rytmu, podczas zajęć śpiewa się piosenki, tańczy czy muzykuje na instrumentach. Wyobrażeniowo-projekcyjna, polegające na słuchaniu muzyki i ilustrowaniu jej słowami, czy opisywaniu jej charakteru. Pomaga wyrażać uczucia i uwolnić się od negatywnych emocji. Interpersonalna. Na zajęciach pacjenci najczęściej naśladują dźwięki, prowadzą swobodne lub kierowane dialogi instrumentalne, a także ćwiczą pantomimę. Zajęcia z muzykoterapii mogą być prowadzone zbiorowo lub indywidualnie. Ich forma zależy przede wszystkim od rodzaju dolegliwości, objawów i przebiegu danej choroby. Muzykoterapia indywidualna grupowa. Muzykoterapia indywidualna pozwala skutecznie przezwyciężyć lęki pacjentów i pomaga rozwijać ich twórcze zdolności. Terapia prowadzona w większym gronie może natomiast przypominać swego rodzaju psychoterapię grupową. Uczestniczące w niej osoby wzajemnie się wspierają i ustalają wspólne cele. Dochodzi między innymi do interakcji. Wspólny śpiew, zabawy ruchowe czy muzykowanie mają na celu jednoczyć i wyzwolić radość.